Dzisiaj jest z nami Łukasz Juras Jurkowski, między innymi bloger Łączy Nas Pasja.pl i warto dodać, że jest to pierwszy oficjalny wywiad Jurasa po tym, jak o 8 godzinie dzisiaj rano ogłoszono, Juras sam ogłosił w fantastycznym materiale filmowym, że wraca. Jakie to uczucie być, czytać o sobie na wszystkich portalach sportowych od rana? Wiesz co, trochę, znaczy nie tyle, że zapomniałem, jak to jest, bo jednak minęło 6 lat, odkąd przestałem się bić, ale też te 6 lat temu ustalmy, że poziom popularności MMA w Polsce był zupełnie inny niż jest teraz, więc fajnie, ja tak naprawdę od rana jestem cały czas w ruchu, bo cały czas coś się dzieje, no bo wiadomo, że taki news generuje gdzieś tam ruch, wiesz, czy w telefonie SMS-owo, czy social mediowo, cały czas dostaję mnóstwo telefonów, SMS-ów. Idąc tutaj, wiesz, dostałem już gratulacje, że będą trzymać ludzie za mnie kciuki na Narodowym. To jest świetne naprawdę i takie budujące, pokazujące też, że ta decyzja o tym, żeby jednak odkurzyć się trochę z rdzy, wiesz, i wrócić do tego, czego mi brakowało przez tyle lat, to dobra decyzja. To przejdźmy do jakiejś kuchni tego, że wracasz. No, jakie są kulisy? Kiedy po raz pierwszy tak naprawdę w twojej głowie wróciła myśl, a może jednak zawalczę znowu? Co to nie jest, to absolutnie nie teraz, że to ostatnie 2 tygodnie, bo ja od kilku lat myślę o tym, że brakuje mi tego cholernie, że chciałem wrócić do klatki, chciałem wrócić do ringu, chciałem ponownie rywalizować, bo to jest adrenalina, którą mimo wszystkich zajęć, które robię, które cały czas jestem, powiedzmy, blisko tego sportu, plus jakieś tam swoje głupoty, które staram się robić też na co dzień, żeby troszeczkę szukać wrażeń, no to nie jest w stanie zastąpić absolutnie tego uczucia, które czuje się, kiedy stoisz na backstage'u, kiedy słyszysz pierwszą nutę swojej muzyki, kiedy ring announcer czyta twoje nazwisko, wiesz, że za chwilkę wyjdziesz, zobaczysz tych ludzi, światła, że będzie głośno, że będzie walka, że może wydarzyć coś fajnego dla ciebie. To jest, myślę, że każdy, kto choć stoczył jeden pojedynek amatorski czy zawodowy, będę się wypowiadał o sportach walki, ale to dotyczy absolutnie każdego sportu, który jest tam uprawiany bardziej wyczynowo, no to kurczę, to jest coś takiego uzależniającego naprawdę. Nie wiem, czy jest bardziej uzależniający jakikolwiek narkotyk niż adrenalina sportu walki. To się chce robić i ja naprawdę, wydaje mi się, tak bardzo długo walczyłem, tak troszeczkę sam ze sobą. No, ustalmy, że przede wszystkim sam ze sobą, aby wiesz, podtrzymać to, co powiedziałem po mojej ostatniej walce na warszawskim Torwarze. No ale perspektywa tego narodowego, wiem, że jakbym tego się nie podjął, jakbym nie zrobił tego, to w dniu gali, kiedy szedłbym komentować, cholernie bym tego żałował. I to wszystko, co zadziało się w social mediach, od kilku tygodni trwającej ta akcja Juras musisz, w ogóle fantastycznie, ja dziękuję za to naprawdę wszystko bardzo, za ten cały odbiór wszystkim, którzy pisali choć pół dobrego słowa, zachęcającego mnie, żebym podjął tę decyzję. No to było wszystko uzależnione od mojego zdrowia. Okazało się, że nie trzeba nic operować, że jesteśmy w stanie to zaleczyć na tyle, abym mógł trenować ciężko i kurczę, no jaram się. Tak samo jakby się teraz jaracie w tych wszystkich wpisach na wszelakich social mediach. Naprawdę, dziękuję wam za to, kłaniam się niziutko. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną 27 na Narodowym i kurczę, no tak jak mówiłem w filmiku, zróbmy to, no to wiesz co, no bo to jest energia od ludzi, która będzie mnie napędzała. Jak mi się, znaczy nie sądzę, żeby coś było, bo ja jestem spragniony ciężkich treningów, wiesz, tego, żeby, nie wiem, no, żeby bolało, żeby nie było siły wstawać z łóżka, a jednak trzeba jechać na trening i dawać siebie 100%. Mi tego brakowało, a wiem, że przyjdzie taki moment, że gdzieś, nie wiem, będzie kryzys już fizyczny, że będę już naprawdę wyjechany. Ustalmy, że będę miał też dosyć ciężkich sparring partnerów, więc ta głowa też będzie troszeczkę bolała. Na pewno jakiś tam łuk brzuchowy pęknie, czy nos się przestawi, oby jak najmniejsze jakieś szkody, ale to będzie taka energia, która, wiesz, da mi takiego kopa, nie? Że ja wiem, przypomnę sobie to, co się dzieje dzisiaj, to, co działo się ostatnio, całą akcję Juras musisz i wiesz, ja nie mogę zawieść przede wszystkim siebie, ale też nie mogę zawieść wszystkich tych, którzy trzymają za mnie kciuki. Muszę zapytać jednak o to, bo pewnie będą o to pytać inni, przede wszystkim fani i antyfani. Czyli to samo mówiłeś, że walczyłeś ze sobą przez lata, mówiłeś o tej decyzji, że 10. porażka, nie wrócę, że mam zasady, trzymam się ich i nie będę mógł sobie spojrzeć w lustro, jeżeli dam się namówić, że wiele razy dostawałem za bardzo dobre pieniądze ofertę powrotu. Więc może co tak naprawdę zmieniło twoje podejście, żeby się tak kurczowo nie trzymać tego, że nie wrócę, nie wrócę, nie wrócę
i czy jakikolwiek związek z tym ma hajs, no. No wiesz co, o hajsie możemy porozmawiać za chwilkę, ja nie mam akurat żadnych jakichś tajemnic, powiedzmy, no oczywiście kwoty są, tak, cyfry kontraktu są sprawą zastrzeżoną, tego mówić nie mogę, ale ja mam dosyć specyficzne podejście do tematu pieniędzy. Co zadecydowało, wiesz co, wydaje mi się, że to trochę moja walka z tym, że wiesz, ja tak na siłę troszeczkę sam siebie oszukiwałem w tym wszystkim i tak mi wydaje się, że dosyć długo, a ostatnie czasy bliskie mi osoby i przyjaciele, kiedy ja tylko wspomniałem, że jest taka szansa, że mogę wrócić, w ogóle nikt nie zastanawiał się, nikt nie kalkulował, nikt nie brał pod uwagę tego, że ja mówiłem, że już kończę karierę, tylko wszyscy, którzy znają mnie dosyć dobrze, dosyć blisko, wiedzą, że mi tego brakuje, że ja to chcę robić i troszeczkę tak na siłę się powstrzymuję, żeby zadowolić garstkę ludzi, którzy są przeciwko mnie i tak, wiesz co, ja sobie spojrzałem w lustro i tak, wiesz, mówię, kurczę, jednak łamię troszeczkę słowo, które sobie powiedziałem, bo to, że powiedziałem ludziom, to jest jedno, ale też, wiesz, ja powiedziałem sobie, ale z drugiej strony myślę, że jakbym stanął 28 dzień po gali i spojrzał w lustro, to bardziej bolałoby mnie to, że tego nie zrobiłem. Bym cholernie żałował, wiesz, tego, że miałem życiową szansę zawalczyć na historycznej gali u siebie w mieście przy 60 tysiącach widzów i tego nie zrobiłem. I myślę, że też troszeczkę tak szalę to układ do mojej mamusi kochanej, która wysłała mi tego SMS-a z cytatem Marka Piotrowskiego, no bo kto jak to, wiesz, ale moja mama mnie zna i nie musi nic mi, nie wiem, nic oszukiwać, czy ja muszę prosić, żeby napisała cokolwiek, wiesz, ona mi się złała, bo widzi, że ty przez 6 lat, mimo że ja zawodowo jestem bardzo dobrze ułożony i mam co robić i mam mnóstwo zajęć, że mi brakuje tej, wiesz, mi brakuje walki, nie? Że co bym nie robił, co bym nie starał się zrobić, to Różal mi powiedział, wiesz, jedną rzecz, że, wiesz, no cytując tak językiem Marcina, wiesz, kurwa, co ty w ogóle, kurwa, pierdolisz, na czym ty się, kurwa, zastanawiasz, albo jesteś wojownikiem, albo jesteś pizdą, wiesz, wojownikiem się jest do końca, kurwa, albo spotykamy się w Walhali, albo będziesz, kurwa, żałował, wiesz, i będziesz siebie robił pizdę, więc, kurwa, to jest, wiesz, takie rzeczy, które do mnie trafiają i naprawdę potrzebowałem takiego moralnego wsparcia od bliskich mi osób, aby sam siebie też przekonać, że musimy to zrobić i naprawdę jaram się strasznie, wiesz, jest parę godzin po oficjalnym ogłoszeniu tego wszystkiego, trochę bałem się o te wyniki lekarzy, no bo jednak, wiesz, lekarz by mi powiedział, że jest ryzyko poważnej kontuzji, wiesz, miałem wózka, tak, ja mam problemy z kręgosłupem dosyć poważne, no to, wiesz, zaraz bym kombinował, a może, nie wiem, może blokada, może coś, próbowałbym się oszukiwać, ale skoro lekarze powiedzieli, że dam radę trenować, jeżeli oczywiście bardzo mocno teraz przyłożę się do całej stabilizacji, do naprawy tego i są w stanie mi powiedzieć teraz, że dam radę to zrobić i trzymają za mnie kciuki, mało tego, no to wiesz, nie miałem się już nad czym naprawdę zastanawiać i oczywiście te głosy będą się pojawiać, że tam zrobiłem, wiesz, z gęby dupę i takie rzeczy, fuck that, naprawdę, ja chcę tego, ja jestem sportowcem, zawsze nim byłem i zawsze nim będę. No i taki jeden z takich powodów, już takich w ogóle, wiesz, czysto moich, które chcę, wiesz, też nie bardzo chcę mieszać to moje dziecko, ale kurczę, ono nie pamięta mnie z klatki jako zawodnika i idąc do szkoły i pytając, co robi tata, mówi, że jest komentatorem. Oczywiście ja jestem komentatorem, ale chyba chciałbym właśnie też, żeby moje dziecko pamiętało mnie jako zawodnika, bo zawsze jest wujek Janek, wujek Różal, że oni się biją i chyba trochę chcę, wiesz, żeby jednak bardziej mnie pamiętało jako zawodnika sportu walki niż jako komentatora. To uściślimy teraz kilka rzeczy dotyczących samego pojedynku, które już wiadomo. O hajsie mieliśmy porozmawiać. No, o hajs, no tak. Co interesuje bardziej Polaków, wiesz, niż hajs? Nie, wiesz co, ja... Teraz nie masz, wiemy, że masz fatalną sytuację finansową. I muszę walczyć, no. Dlatego, że po prostu musisz mieć na używki, no powiedzmy to im oficjalnie. Kokaina, marihuana i whisky są drogie, więc trzeba się bić. Słuchajcie, na poważnie to jest argument totalnie nietrafiony, naprawdę. Z ręką na sercu absolutnie... Mogę przyznać, że absolutnie nie dla pieniędzy, wiesz, ktoś to pisze, że wiesz, kasa, misiu, kasa, wiesz, sprzedał się za hajs. Ja naprawdę mam bardzo dobrze poukładane życie zawodowe, naprawdę zarabiam bardzo dobre pieniądze, niedobre, bardzo dobre pieniądze, powiedzmy miesięcznie czy w skali roku. Ja nie muszę tego robić, żeby żyć, no. Ja spełniam sobie swoje marzenia, wiesz, nie brakuje mi na to, żeby wyjść gdzieś, kupić sobie coś. Czy spełniać takie proste rzeczy, tak jak, no mówię, wiesz, wspominam to, ale
udało mi się w końcu na przykład kupić samochód, który sobie kiedyś wymarzyłem, który nie kosztuje, wiesz, 50 tysięcy, tak? Więc kurczę, to jest totalnie spudowane, wiesz, ja nie robię tego. Ja wchodzę do KSW na Stadion Narodowy, aby poczuć adrenalinę walki, aby ponownie się bić i aby poczuć, wiesz co, ten dreszcz, który cię przechodzi i tą gęsią skórkę, kiedy masz 60 tysięcy ludzi na stadionie i gwarantuję ci, że tam naprawdę bardzo dużo osób krzyknie mój pseudonim i będzie mnie dopingować. I jeżeli jeszcze do tego dodamy, jeżeli to się uda, to ja czuję, że mogę się popłakać już na wyjściu, jeżeli stadion ośpiewa Scenę w Warszawie razem ze mną. Wiesz, to koniec. No, ja życzę każdemu sportowcowi, żeby przeżył to i naprawdę można mówić na mnie mega duże rzeczy, że się sprzedałem, że wiesz, wartości, takie rzeczy. Życzę każdemu, aby kiedykolwiek poczuł jedną setną tego, co ja mogę poczuć 27 wychodząc na Stadion Narodowy. Wyjdziesz w kategorii wagowej? 93 kg, to taka jest moja kategoria, w której toczyłem większość pojedynków. W ciężkiej zazwyczaj walczyłem, jak był jakiś tam walka, wiesz, short notice, to no to nie zbijałem, no bo wiesz, no bo mi się nie chciało i byłem za gruby. Ja zawsze ważyłem dosyć dużo poza kategorią, a docelowo 9,3, myślę, że nie będzie problemu. Zaczynam współpracę już teraz tak na ostro z Kubą Mauriczem, odpowiedzialnym za wiele sukcesów, wielu fajnych topowych zawodników. I myślę, że to zagra, także będzie fajne zbijanie wagi. Zresztą ja nigdy nie miałem jakiegoś tam problemu, ta waga mi w miarę szybko spada. Myślę, że za 2 tygodnie to już zajdę poniżej setki, a później to już, wiesz, detale i korekta. Czyli co, 3 miesiące bez glutenu? Nie, to nie, to ja muszę, wiesz co, z Kubą musimy postawić sobie poważny tutaj warunek, bo ja muszę mieć, dla mojej psychiki to jest bardzo ważne, muszę mieć jakiś cheat meal glutenowy, nie? Muszę zamówić pizzę i nie może być to pizza na spodzie z kaszy jaglanej, tylko normalnie chamska pizza z jakiejś sieciówy. Nie będę teraz wymieniał. Może będzie na plecach. Może będzie na plecach. Sieciówka i jeszcze jeden czarny bourbon z Tennessee i jeszcze tak, nie można reklamować alkoholi. No ale to wiadomo. Nie, no wszyscy ci, którzy śledzą mnie na co dzień, wiedzą, jakie mam zboczenia kulinarno-alkoholowe, jakkolwiek to brzmi, ale no, niestety z wieloma rzeczami, tak myślę, że na poważnie od marca, bo luty to będzie taki ostry miesiąc wdrażania się, troszeczkę regulowania wagi i przede wszystkim zmęczenia tych mięśni głębokich kręgosłupa, aby to wytrzymało, a tak naprawdę już od marca, no i wtedy wiadomo, że ten marzec, kwiecień, maj, to już te wszystkie rzeczy trzeba będzie odstawić, ale ja się z tego cholernie cieszę, wiesz, bo mi brakowało takiego sportowego trybu życia, że wstajesz, myślisz o starcie, gdzieś trochę problemów, wiesz, schodzi na bok. Łukasz Stasiak będzie zajmował się takimi sprawami, aby troszeczkę też mnie odciążyć od tej biznesowej strony i ja także mógł się w pełni skoncentrować na przygotowaniach. Czy możesz już zdradzić, jeśli to wiesz, gdzie będziesz się przygotowywał, z kim i kto ewentualnie będzie w narożniku? No jestem już po rozmowach z Piotrkiem Jeleniewskim, czyli głównym trenerem całej bandy w S4 Warszawa. I to będzie mój główny klub przygotowań, no bo nie ukrywajmy, też jest tam Janek Bochowicz, jest Daniel Emilańczuk, jest Marcin Tybura, jest Kongo, jest kilku młodych chłopaków, którzy, jak widziałem ich w sparingach, to patrzę, że będzie z nimi ciężko. Nie ma lepiej, nie mogę wymarzyć lepszej ekipy sparing partnerów i ludzi, z którymi będę wspólnie trenował przez ten czas niż ekipa Piotrka Jeleniewskiego. Także fajnie, z góry dziękuję w ogóle za miłe przyjęcie z Piotkiem, my się znamy wiele lat i tam wiemy o sobie wszystko, ja mu w pełni ufam, to jest naprawdę, naprawdę bardzo dobry trener i wierzę, że zrobimy to i to zrobimy to z dużym hukiem. Kto w narożniku? Myślę, że no wiadomo, że Piotr Jeleniewski na pewno. Myślę, że Robert Złotkowski, z którym będę pracował, jeżeli chodzi o skill stójce, myślę, że nie ma lepszego trenera, który widzi, układa i gdzieś tam, tak jak Maciek Turski dzisiaj widziałem gdzieś rzucił, że tam złote muśnięcie swoje dołoży i to wszystko zagra. Z Kamilą Umińskim, trenerem też S4 partneru, będę też gdzieś przygotował się od tej strony. Także to taka trójka, która na pewno jest, no i pewno jeszcze, wiesz, jak się muszę pogadać z moim szwagrem i pewno jego obecność też będzie gdzieś mnie dodatkowo mobilizowała, także jak będzie w Polsce i będzie na gali, to Janek gdzieś tam Bochowicz wejdzie i podopinguje też trochę spod klatki. Co możemy powiedzieć o ewentualnym rywalu, którego być może nawet ty nie znasz? Kogo się możemy spodziewać? Czy to będzie ktoś z górnej półki, ktoś w
treningu Polak zagraniczny, czy ty masz jakiekolwiek propozycje, dajesz włodarzom KSW, kiedy ewentualnie można się spodziewać, że oni ogłoszą tego rywala, czy to będzie niedługo, czy to będzie nie wiadomo jeszcze kiedy, jak to wygląda? Powiedzmy na samym starcie gdzieś naszych rozmów z Federacją KSW, ja sobie zastrzegłem też, ja zdaję sobie z tego sprawę, że ja w pewnym stopniu po takiej przerwie dla wielu nowych fanów MMA w Polsce jestem komentatorem. Niewielu pamięta moje walki sprzed tej ostatniej, więc może nie jako freak, wiesz, no, ale jednak... Jednak dużo osób będzie oglądało, wiesz, o, ten komentator wchodzi do klatki, wiesz, bądźmy tego świadomi. Oczywiście jest spora grupa fanów, którzy doskonale pamiętają mnie z występów w KSW wcześniej, czy w innych organizacjach, ale mój główny warunek jest taki, że ma być to pojedynek głównosportowy. To jest przede wszystkim. Chcę dobre nazwisko i chcę, żeby rywal był faworytem tego starcia. To są takie rzeczy, które ja powiedziałem KSW. Jest lista potencjalnych przeciwników, którzy mogą wziąć ten pojedynek i w każde to nazwisko, to jest nazwisko, które doskonale wszyscy fani MMA w Polsce znają i myślę, że jak będzie ogłoszone którekolwiek z nich, bo 3-4 te gdzieś tam cały czas się rotują, cały czas wiem, że dogadują, to będzie tak, że wszyscy, szczególnie ci, wiesz, hardkorowi fani, wiesz, pożarcie, minuta pierwszej rundy, a mnie to mobilizuje dodatkowo i ja chcę wyzwania, wiesz. Ja wracam, uważam tak troszeczkę w głowie, nie to, że sobie wmawiam, ale uważam, że jestem dużo lepszym zawodnikiem po tej przerwie niż jak kończyłem karierę. Miałem czas w końcu trenować, nie tylko trenować do walki, nie sparując, robiąc kondycję, ale nauczyć się dość dużo do tego sportu i myślę, że jak wejdę do klatki, to zaskoczę wszystkich, wiesz. Może siebie nie zaskoczę, bo wiem na co mnie stać, ale zaskoczę wszystkich, przede wszystkim tych, którzy już teraz wpisują mnie na straty, że takie powroty po takiej przerwie to raczej się nie udają. Wiesz, ja się czuję dobrze i mam parę fajnych fajerwerków, które będę chciał przypomnieć. Powiedziałeś, że wiele osób będzie myślało o to ten komentator, to kto z Andrzejem Janiszem skomentuje tę historyczną galę? Czy na tę chwilę ustalenie jest proste. No, zazwyczaj w sytuacji, który z nas nie może komentować jakiegokolwiek gali, to wchodzi DJ Tomek Marciniak i prawdopodobnie on z Andrzejem Janiszem będą komentować całą galę. Nie sądzę, żebym stoczył walkę i gdzieś tam wrócił szybko na stronę. Chociaż nie mówmy, wiesz, nigdy, nie? Bo jak wszystko będzie dobrze, to ja nie widzę przeciwwskazań. Też warto podkreślić, że po mojej ostatniej walce, której przegrałem na tej KSW 15, ja nie pojechałem na after party, no bo nie było co świętować, a pojechałem wtedy do Orange Sport komentować jedną z gali UFC w nocy jeszcze od 4 do 7.30. Także to dla mnie akurat nie byłoby nic nowego. Myślę, że jeszcze naładowane adrenaliną walki, to jeszcze jakieś nowe łoby się wynalazło. Powiedziałeś, że Sen o Warszawie, czy znaczy to będzie twój utwór na wejście? Na pewno w jakiejś części tak, a wiesz, też chciałbym jednak usłyszeć parę bitów, wiesz, kawałka Żółwia i Miksona, którzy robili dla mnie i przy których wychodziłem do większości moich pojedynków, także tutaj będzie gdzieś rola Mateo, aby to wszystko tak fajnie zgrać i żeby to zabrzmiało. No zobaczyłem, no ale to są, wiesz, to są takie pierdoły, detale, że to jest absolutnie drugo, trzecio, czwartorzędna sprawa dla mnie. A czy możemy powiedzieć, że to jest powrót na jedną galę, czy możemy powiedzieć, że jest to powrót? Ja mam kontrakt podpisany, myślę, że to nie jest żadna tajemnica, na dwie walki, bo KSW nie chciało podpisać się na jedną, ale mam absolutną dowolność. Jeżeli po tej jednej walce powiem, że nie chcę więcej walczyć albo nie wiem, cokolwiek, no to nie będę walczył i KSW nie będzie mi robiło żadnych z tego problemu, ale ja myślę, że wiesz, jak odpalę już, to stoczę również ten drugi pojedynek, a co dalej, to zobaczymy. Przepraszam. Dobra kawa. Ty sobie pewnie to jakoś wizualizujesz, taką walkę. Powiedz mi, czy ty byś wolał wygrać po trzech rundach wojny na punkty, czy bardziej byś się cieszył z tego, że kogoś w 10 sekund zniszczysz? Zdecydowanie tak. Pamiętajcie, że ja cały czas jestem posiadaczem najszybszego knockoutu w historii KSW. Chyba 8 sekund chyba na KSW 3, więc jest 8 sekund do pobicia i jakbym to pobił, to nie miałbym nic przeciwko. Okej, okay, no to pewnie duża w tym rola właśnie Roberta Złotkowskiego. Ale będziemy kręcić. Rozmawiałem ostatnio z Danielem Omielańczukiem o twoim powrocie i zadałem mu takie pytanie, czy jego zdaniem, bo wiadomo, że ty masz bardzo dużo różnych rzeczy, które robisz w życiu,
Czy będziesz musiał ze sporej części zrezygnować jego zdaniem, żeby się przygotować? Jego zdaniem te najważniejsze tygodnie powinny się skupić głównie na przygotowaniach. Czy, więc pytanie takie, czy będziesz dalej ciągnął te wszystkie swoje, nazwijmy to, biznesy cały czas, czy jednak część, że tak powiem, ulegnie uśpieniu na czas przygotowań? Na pewno do kwietnia, czyli jeszcze marzec, mam zaplanowane eventy, które prowadzę jako konferencjer czy ring announcer, ale też nie biorę już teraz nowych zleceń. Mam to, co mam do zrobienia, które zaplanowane były wcześniej, do jeszcze w miesiącu marcu będę to robił, ale też nie wszystko, a od kwietnia już definitywnie tak, żeby te 6 tygodni było tylko i wyłącznie podporządkowane startom i nie będę się angażował. Wiadomo, że bo powiedzmy jakiś będę stratny czy coś, ale no cel jest nadrzędny, więc nie ma tutaj o czym mówić. No, mam trochę więcej pracy mam w lutym, w marcu już mniej i tak to będę wszystko wyszło. Od marca ruszam ostro, więc traktuję już te dodatkowe biznesy, tak jak ładnie to nazwałeś, jako opcję, wiesz, ale myślę, że też każdy, kto zaprasza mnie do siebie w różnych rolach, czy urodziny, tak, padam, jestem. Myślę, że każdy zrozumie to i już teraz dostałem parę informacji od takich ludzi, którzy są pomawiany na luty i marzec, jeszcze to wszystko będzie aktualne, także uspokajam, wszystko jest aktualne i ten jeszcze marzec tak delikatnie przepracuję dodatkowo. A od kwietnia 6 tygodni. Ja dosyć szybko łapię taki pułap tlenowy dosyć dobry, więc nigdy jakoś specjalnie nie miałem z wydolnością problemu, więc myślę, że tak marzec, kwiecień, maj, 3 miesiące pracy to i tak jest dużo. Tym bardziej, że ja już zacząłem, może nie dlatego, że zacząłem, bo miałem perspektywę walki na narodowym, ale zawsze od nowego roku po grudniu, w którym rozpasam się absolutnie niezdrowym jedzeniem i mocno niesportowym trybem życia. Zawsze wracam do stycznia i zaczyna się to samo szaleństwo, więc nie jest to dla mnie jakoś tam nic nowego. Ja raczej jestem tak od lutego już w takiej formie startowej, że mogę wyjść, znaczy startowej, no wyjść do bicia, tak? No, te 3x5 spokojnie jestem w stanie w jakimś sensownym tempie przepracować. A jak będzie wyglądała sprawa z blogami na Łączna Spasja? Też będzie te 6 tygodni posuchy? Nie, no zostaje na pewno. Coś więcej na portalu będzie o przygotowaniach? Będzie, chcę zrobić coś, co nie jest jakąś nowością, może nie w świecie MMA, ale również w Polsce już kilku zawodników robiło. Chcę, żeby taki raz w tygodniu był, myślę, że to właśnie w ramach naszego bloga zrobimy taki, wiesz, KSW Embedded, nie? Jak jest UFC, także ta kamera gdzieś tam będzie za mną podczas całego dnia. Wiem, że to zawsze fajnie się ogląda, też ludzie są ciekawi, jak wyglądają takie kulisy przygotowań i ja zawsze gdzieś takie rzeczy pokazywałem, więc nie widzę problemu, aby to jakieś specjalnie dla mnie nie jest obciążające. Powiedzmy, że będą ludzie, którzy będą to robić, więc ja sobie po prostu robię swoje. Tak, zostaję, będę pisał, myślę, że tam z 2 tygodnie przed galą to sobie odpuszczę. Chociaż ja lubię pisać, to wiesz, to nie jest takie, że ja mam robotę, termin, muszę pisać czy coś. Jak nie mam weny, także tu jest ukłon do Adriana, szefa Łączna Spasja i Alfabetu, także to nie muszę tego robić, więc spokojnie. Ja lubię pisać po prostu. To na koniec zapytam jeszcze. Była ta propozycja z UFC, czy to był twój, tak powiem, słuchajcie, biorę to do grobu, naprawdę, biorę to do grobu, to jest rzecz, o którą pyta mnie wiele osób, nawet wiesz, do tej pory cały czas, nie? Czy, że przyjąłem, jak to się wszystko szaleństwo zaczęło? Nie, oraz UFC, możemy to ogłosić? Abstrakcja, naprawdę, nie. Walka na narodowym w KSW, a co dalej, to zobaczymy. Dziękuję bardzo. Wielkie dzięki.